Szanowna Pani Dziekan, Panie Prorektorze, Szanowni Państwo, dziękuję bardzo organizatorom za to, że mogę dzisiaj z Państwem podzielić się taką refleksją, którą chciałem zaproponować. Czy czeka nas świetlana przyszłość? Czy to będzie optymistyczne zakończenie, czy nie? No, okaże się, nie chcę zdradzać. Poddajmy się, zapraszam wspólnie do wspólnej refleksji o nas, o naszej planecie, o przyrodzie, o roślinach, o tym, co dalej będzie z nami, z przyrodą, z roślinami. Jaki jest stan biosfery? Jak nasza planeta wygląda? No, wiele by o tym mówić. Ja na razie chciałem przywołać takie jedno zdanie, które tutaj kiedyś zapisałem w tej książce. Nasza biosfera jest chora. Mamy planetę, która zachowuje się jak zainfekowany organizm. Każdy element biosfery ulega destrukcji i to coraz szybciej. Przez ostatnie 25 lat nie został opublikowany żaden naukowy artykuł, który by zaprzeczył temu twierdzeniu. Niestety jest to prawda. Ja spróbuję to troszeczkę udowodnić za chwilę, że tak niestety jest. Czy my, ludzie, przejmujemy się stanem naszej planety? Czy my się troszczymy? Przejmujemy tym? Mam tutaj taki rysunek z Le Monde. Ekosystem, cóż to jest takiego? Czy to dobrze nie oddaje zainteresowania ludzi, polityków, decydentów i również zwykłych obywateli? Komu jest potrzebna przyroda, ekosystemy, rośliny, drzewa? Że to przeszkadza tylko drzewnice, roztocze i tak dalej. Przyjrzyjmy się dalej. Obszary krytyczne dla bezpieczeństwa przyrody. Stawiam pytanie, a za chwilę odpowiedź znajdziemy w badaniach naukowych. Czy przypadkiem myśmy nie przekroczyli już jakiegoś progu bezpieczeństwa? Czy sytuacja na tej naszej planecie nie zaszła już tak, że gdzieś już ten próg bezpieczeństwa, zakres bezpieczeństwa został przekroczony? Jak Państwo sądzą, czy któryś z czynników środowiskowych, które są kluczowe dla funkcjonowania naszej planety, próg bezpieczeństwa został przekroczony? Badania, które to obrazują, to są badania 20 kilku autorów z różnych krajów pod przewodnictwem Johanna Rockströma ze Szwecji. Ci autorzy wyznaczyli 10 kluczowych czynników środowiskowych dla funkcjonowania naszej planety. Ich zdaniem przekroczenie progu bezpieczeństwa, zniszczenie tych czynników, przekroczenie progu bezpieczeństwa zniszczy środowisko bezpowrotnie. Określili dla każdego z tych czynników próg bezpieczeństwa. I jak wygląda sytuacja? I mamy tutaj ten obraz graficzny. 10 czynników środowiskowych i ten próg bezpieczeństwa. Wszyscy go widzimy na czerwono zaznaczony. Jak widzimy, niektóre z tych czynników zostały przekroczone. Pierwszym z nich to jest wymieranie gatunków. Próg bezpieczeństwa, wymieranie gatunków, utrata różnorodności biologicznej. Próg bezpieczeństwa jest przekroczony 10-krotnie. Drugi to cykl azotowy. Przekroczenie jest 3,5-krotne. Trzecie, ocieplenie klimatu, czyli gazy cieplarniane. Przekroczenie 10%. Dziura ozonowa jest na granicy 100%. Tak wygląda stan naszej planety. Tak daleko zaszliśmy. Przekroczyliśmy próg bezpieczeństwa w zakresie niektórych z czynników. Inne tutaj wymienione czynniki, które Państwo widzicie, są poniżej 100, ale autorzy mówią, że one rosną i za chwilę dojdą do 100%, jak nic nie podejmiemy żadnych działań. O dwóch niestety znak zapytania, ponieważ wiedza nasza jest zbyt skromna, żeby wyznaczyć na chwilę obecną taki próg bezpieczeństwa. Jaki jest stan biosfery? HIPPO. Nie wiem, czy Państwo to znacie tę koncepcję. To jest koncepcja najwybitniejszego ekologa, który dzisiaj funkcjonuje na naszej planecie, profesora Wilsona, który jest ojcem bioróżnorodności, który starając się opisać czynniki, które wpływają na stan naszej biosfery, ukuł takie słowo HIPPO, hipopotam. Pierwsza litera mówi o niszczeniu siedlisk, zmianach klimatycznych, druga o gatunkach inwazyjnych, P pollution, zanieczyszczenia, kolejne P to wzrost populacji ludzkiej i ostatni wymieranie gatunków w wyniku polowań, połowów. Przyjrzyjmy się niektórym z tych czynników, które tutaj są wymienione. Ja będę szczególną uwagę starał się zwracać na rośliny, ale rośliny, zwierzęta, bakterie, grzyby, to ludzie, no to jest jeden ekosystem, jedna przyroda, wszystko jest powiązane, dlatego trudno to rozdzielić. Zobaczmy, jaki jest wpływ człowieka na ekosystemy lądowe. Jak wygląda sytuacja na lądach? Przywołuję badania profesora Carey i współautorów, Science 2007 rok.
obrazowo widzimy, w jakiej stanie są ekosystemy lądowe. Im bardziej czerwony kolor, tym większe zniszczenie tych ekosystemów. Autorzy mówią, że 83% lądów jest pod bezpośrednim wpływem ludzi dzisiaj. Zaledwie 1% naszej planety ekosystemów lądowych to jest ostoja dzikiej przyrody. Tyle zostawiliśmy dzikiej przyrodzie, w tym oczywiście roślinom, drzewom. Te ostoje dzikiej przyrody, oni wyznaczają cztery takie obszary. Arktyczna tundra, północne lasy Syberii i Kanady, pustynie Afryki i Australii oraz dorzecze Amazonki. Ale zwracają uwagę, że w zasadzie miejsc nietkniętych przez człowieka, no to już dzisiaj nie ma, ponieważ wpływ przemysłu rolnictwa jest globalny, globalne ocieplenie sięga wszędzie. 14% lądu wzięliśmy pod ochronę, no co wydaje się sporą liczbą, ale autorzy zwracają uwagę, że parki narodowe, jaka jest sytuacja w parkach narodowych, przywołują przykład parku Fuji-Hakone Izu w Japonii, który jest rocznie odwiedzany przez 100 milionów ludzi. Są tam uzdrowiska, hotele, pola golfowe. Gdzie jest tam miejsce dla przyrody, dla roślin, zwierząt, dla ich rozwoju przy takiej presji ludzkiej? Jak wygląda sytuacja i wpływ nasz na ekosystemy morskie? Czy tam jest lepiej? Zobaczmy podobne badania Halperna i współautorów, to jest też 2008 rok, też opublikowane w Science, też taka mapka. Zobaczmy liczby. 41% mórz wykazuje silne oddziaływanie człowieka. Do najmocniej dotkniętych akwenów autorzy zaliczają te morza. Widzicie Państwo tą listę, która jest spora. Są tu takie morza, które no, mnie zaskoczyły, kiedy to przeczytałem. Morze Beringa, Morze Śródziemne, Morze Karaibskie. I wiele innych regionów mórz jest bardzo silnie dotkniętych. W zasadzie mórz bez wpływu człowieka, autorzy mówią, już dzisiaj nie ma. To był rok 2008, ale czas płynie, lata płyną. Ukazał się kolejny raport dotyczący stanu mórz, który zawiera w jednym zdaniu takie stwierdzenie: życie w oceanach jest w fazie wymierania. To są autorzy, eksperci od biologii mórz, którzy ocenili w 2001 roku aktualną sytuację w morzach. No i pojawia się zdanie: życie w oceanach wchodzi w fazę wymierania, a wymieranie to jest spowodowane ingerencją człowieka. Mówi się o wymieraniu. Wyniki są szokujące. Prawie w całym ekosystemie widzimy zmiany, które dzieją się szybciej niż myślimy. Tempo tych zmian cały czas przyspiesza. Autorzy jako główne zagrożenia wymieniają przełowienie naturalnych łowisk, zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu. A szczególną uwagę zwracają na jeden z czynników i tak zapytam, czy Państwo się domyślacie, co tu jest szczególnego w tych morzach, niebezpiecznego, na co autorzy zwrócili uwagę? Czy mamy tego świadomość? Oprócz tych rzeczy oni jedną rzecz szczególnie zwrócili uwagę. Czy Państwo, myśląc o morzach, jakiś obraz się ukazuje niebezpieczny? Co tam w morzach jest szczególnie niebezpiecznego? Pytam, jeżeli ktoś się domyśla, to proszę powiedzieć. Tak? Ropa? Zanieczyszczenie ropą. Tak, ale to są regionalne sprawy. To na pewno jest, ale to się tu mieści w zanieczyszczeniu, ale coś innego. Proszę? Proszę? Ale jakie wysypiska? Śmieci, właśnie plastiki. Tak, plastikowe cząsteczki. Tak, plastikowe cząsteczki. Ocean jest zaśmiecony. Tu parę zdjęć, które obrazują. To jest rzecz niesamowita. To, co my tu produkujemy, wszystko znajduje się w oceanach w ogromnych ilościach. To jest oczywiście zanieczyszczenie, to są toksyny, ale to jest śmierć to dla wielu organizmów, ssaków, ptaków. Przykład, kto najbardziej te śmieci produkuje, widzimy na pierwszym miejscu Chiny, Indonezja, Wietnam, Filipiny i dalsze. No, kraje europejskie są dalej, bo my jednak poddajemy to recyklingowi, no, nie wyrzucamy tego wszędzie, jednak jakaś kontrola jest, tamtej kontroli nie ma. Tutaj przykład Indonezji, 83% śmieci pozostaje porzuconych. Nic się z nimi po prostu nie dzieje. Rocznie produkujemy, znaczy do oceanów dostaje się o 8 milionów ton plastików na rok. To jest 15 wypełnionych plastikami siatek na zakupy na 1 metr kwadratowy wybrzeża. To są niewyobrażalne liczby, niewyobrażalne zaśmiecenie. Autor tego raportu, szef tego raportu, Diane LaFollette, mówi: wyzwania dla przyszłości oceanów, ekosystemów oceanicznych są ogromne, ale w odróżnieniu od poprzednich pokoleń wiemy, co musimy zrobić. To jest optymistyczne, to daje nadzieję, bo my wiemy, co zrobić. Problem, że nie robimy, ale wiemy, jak to zrobić, żeby
zatrzymać ten proces, żeby biosfera, przyroda funkcjonowała. Parę przykładów dotyczących roślin, bo z tego powodu się tu spotkaliśmy. Zacznijmy od dżungli tropikalnej, wycinka lasów tropikalnych. Te przykłady znamy, ale warto je tu przywołać. No niestety dżungla jest zamieniana w tej chwili na pola uprawne, na pastwiska. I to jest proces na dużą skalę. Jaka to jest skala? Co roku znika ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych lasów tropikalnych. Co 3 lata znika obszar o powierzchni Polski. W takim tempie kurczy się ten nasz największy skarb, jaki mamy, płuca ziemi, dżungla tropikalna. No tu przykład i prognozy, tu jest taki przykład Amazonii. 2000 rok i prognozy na 2020. Widzimy, w jakim tempie to się odbywa. Kolor zielony to jest oczywiście las nienaruszony, a inne kolory to kolejne fazy zniszczenia tego lasu. W takim tempie się to odbywa. To są konkretne straty finansowe. Te straty tutaj wyliczone w tym studium to jest 2000 do 5000 miliardów dolarów rocznie, czyli 7% światowego PKB tracimy w wyniku tego, że wycinamy dżunglę tropikalną. No tak, ale my mamy swoje lasy, jaki jest stan naszych lasów? Czy mamy się czym chwalić? Ja to przedstawię tylko liczby, zwykłe liczby, które dadzą Państwu obraz. No, zalesienie jest niecałe 30%, średnia europejska jest 33,8%, porównajmy sobie. Powierzchnia leśna przypadająca na jednego mieszkańca 0,24 hektara, jedna z niższych w Europie. Mamy lasy iglaste, 3/4 powierzchni to jest lasy iglaste, z tego głównie sosna. Tymczasem Polska leży w strefie lasów liściastych mieszanych, no, a mamy w większości iglaste. Widzimy, jak przekształciliśmy nasze lasy. Średnia wieku lasów polskich to jest poniżej 50 lat. Klasa defoliacji 0, czyli drzewa zdrowe, to jest 25,5, czyli 75% drzew jest chorych, trzeba powiedzieć. Polska jest tutaj w grupie krajów europejskich o udziale średnim. No obraz widzimy no nie za bardzo optymistyczny, jeżeli chodzi o kondycję naszych lasów, drzew. I jeszcze martwe drewno, to mój konik i ważna rzecz. Ilość martwego drewna w lesie jest wyznacznikiem zdrowotności lasu. Dzisiaj to jest ważny czynnik brany pod uwagę, kiedy mówi się o zdrowotności lasów. Mamy jedno z ostatnich miejsc w Europie. W naszych lasach brakuje martwego drewna, nie ma go. Zmiany klimatyczne, które tam profesor Ulison też podkreślał, i rośliny, jaki jest wpływ. Według najnowszego raportu, on się ukazał w Science, no właśnie w tym roku, 2-3 tygodnie temu, Extinction Risk from Climate Change, autorzy mówią, że jeżeli temperatura wzrośnie o 2 stopnie, świat się stara robić wszystko, żeby nie więcej niż 2 stopnie wzrosła temperatura, 1 na 20 roślin zniknie, 5,2% gatunków roślin, zwierząt zniknie do końca XXI wieku. Jeżeli temperatura powyższy się o 4 stopnie, zniknie 1 z 6 roślin czy zwierząt, czyli 16% do końca XX wieku. Takie zagrożenie. No już dzisiaj wiemy i przykłady, botanicy mogliby wiele podać przykładów roślin, które no znikną za chwilę w wyniku zmian klimatycznych. Tu jest przykład rośliny Halekala Silverwort z Hawajów, która po prostu nie przetrwa zmian klimatycznych i ta piękna roślina zniknie z naszej planety. Rośliny inwazyjne to też ważna rzecz, ważny też kierunek badawczy na naszym wydziale. Są botanicy, wiele osób, które się tym problemem zajmuje. To jest ten artykuł, który już się tam pojawił, Karejwy, gdzie autorzy podają mapę sieci dróg lądowych i połączeń morskich. Opletliśmy planetę, wszędzie podróżujemy, przemieszczamy się i to są oczywiście drogi przemieszczania gatunków inwazyjnych. I to jest wielkie zagrożenie dla nas. Tych gatunków przybywa. W Polsce mamy w tej chwili 1285 gatunków inwazyjnych. W Europie ponad 10 tysięcy, blisko 11 tysięcy. Z tych roślin, które się pojawiają obce, które przemieszczamy i docierają do nas, 10 do 15% staje się gatunkami inwazyjnymi. Tutaj mam jeszcze wykres, w jakim tempie to przybywa. Od 50 roku jeden gatunek na rok w Europie przybywa i tak nam ta krzywa rośnie gatunków inwazyjnych. To są konkretne straty ekonomiczne, które w tym tutaj raporcie Komisji Europejskiej zostały wyliczone. Dla Unii Europejskiej tracimy ponad 12 miliardów euro
rocznie, Stany Zjednoczone 80 miliardów na rok. To są konkretne straty w wyniku tych naszych działań i często takich no, bezmyślnych działań, które można próbować ograniczyć. Przyglądając się dalej roślinom, ale i zwierzętom, nie gatunki, ale odmiany. Utrata odmian roślin i zwierząt. To jest kolejne wielkie zagrożenie i rzecz, która się dokonuje. FAO w 2009 roku podaje listę gatunków roślin uprawnych, które mogą zniknąć z naszego menu. I to są banany, ananasy, mango, kawa, jabłka, winogrona, pomidory. Jak nic nie zrobimy, stracimy te gatunki. No, ratunkiem jest znalezienie dzikich odmian z genami odporności na różne choroby, które się pojawiają i stwarzają zagrożenie dla tych roślin uprawnych. No ale problemem jest, że 3/4 odmian zostało już zniszczonych. Ta nasza pula, ta baza, gdzie możemy szukać genów, nowych odmian, się kurczy. A my tracimy bezpowrotnie te odmiany. Ślad ekologiczny. Chciałem, myślę, że dla części z Państwa, może dla większości, jest znane hasło ślad ekologiczny. To jest metoda, w której każdy rodzaj aktywności człowieka przelicza się na produktywny teren. Chciałem przywołać, przypomnieć, że każdy rodzaj naszej aktywności, cokolwiek robimy, kupujemy, korzystamy z czegoś, wymaga produktywnego terenu, wymaga zasobów środowiska, wymaga przyrody. To, co robimy, korzystamy, no bierzemy skądś, bierzemy ze świata żywego, z przyrody. I ta metoda to wszystko przelicza. Jak wygląda nasz świat i nasza presja na środowisko? Powierzchnia Ziemi liczy 51 miliardów hektarów. Obszar produktywny, jaki mamy w tej chwili, 12,6. Liczba mieszkańców przekroczyła 7 miliardów. Czyli pojemność środowiska, czyli ilość produktywnego terenu na jednego mieszkańca naszego globu, to jest 1,8 globalnego hektara produktywnych terenów. Takie są możliwości naszej planety dzisiaj. Pojemność środowiska 1,8, natomiast ślad ekologiczny przeciętnego ziemianina wynosi 2,7 globalnego hektara. No, z tego wynika, że ludzkość w tej chwili wykorzystuje 150% rocznych mocy produkcyjnych biosfery. O 50% więcej zasobów bierzemy od biosfery, od naszej planety, niż się odtwarza. Ilość zasobów, różnorodność biologiczna, ilość roślin, odmian, roślin, zwierząt i tak dalej, się kurczy. Takie jest tempo. Taka jest sytuacja naszej planety. Tu mapa, która pokazuje, to jest oczywiście bardzo zróżnicowane w całym świecie. Domyślamy się wszyscy, gdzie ta presja i ślad ekologiczny jest największy. Największy jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No, mamy tutaj, są bardzo malutkie. Tutaj mamy Stany Zjednoczone. On jest oczywiście zróżnicowany w różnych krajach. Mamy tutaj parę przykładów. Rekord Emiraty Arabskie. Ale w wielu krajach jest on niski. W Polsce ma 4 hektary. Przypominam, pojemność jest 1,8 hektara globalnego, 2,7 jest średnia, my mamy 4, Polacy. Taka jest sytuacja naszej planety. To jeszcze takie obrazowe porównanie, jeśli wszyscy korzystaliby tyle, co oni, to ile potrzebowalibyśmy planet typu Ziemia, no żeby zachować status quo, gdyby każdy żył jak mieszkaniec Bangladeszu 0,3, gdyby każdy żył jak Polak 5, gdyby każdy chciał żyć jak Amerykanie, trzeba by mieć 5 takich planet z taką ilością zasobów, jakie nasza planeta ma. Czy tak dalej możemy postępować? No każdy rozsądny człowiek przyzna, że nie, że to jest droga donikąd. Wiemy, czym się skończy taki sposób postępowania, taki model rozwoju naszej cywilizacji. A on tak wygląda. Patrząc na to z perspektywy biologa, ekologa, na stan naszej planety. Czy to były dobre czasy? Czasy, w które doprowadziły do takiej sytuacji, taką mamy planetę, w takiej kondycji. Mam taką zagadkę dla Państwa, kto to jest? Ten ktoś, korzystam z książki Haralda Welcera, ten ktoś zarabia 70 razy więcej niż wszyscy inni. On konsumuje ogromną część zasobów innych, zużywa 15 razy więcej energii, wody, pożywienia niż inni. Oddaje środowisku 10 razy więcej szkodliwych substancji niż inni. Nie jest zainteresowany warunkami życia swoich dzieci i wnuków. Akceptuje ze spokojem fakt, że 852 miliony ludzi na świecie cierpi głód, a 20 milionów zmuszonych jest do ucieczki. Kto to jest? Bo tacy ludzie są na tej planecie. Tylko kto to jest? Słucham.
kto tak się zachowuje? No nie wstydźcie się. Kto się tak zachowuje, tak postępuje, bo to jest stwierdzone. Tak, nie moje wyliczenia, ale no, łatwo można wyliczyć. Kto to jest? Wyliczone. Tak, to jest dokładnie wyliczone dla Amerykanina, no też mieszkaniec krajów wysoko rozwiniętych, no bo ludzi żyjących na poziomie zbliżonych, czy takich samych jak amerykański, jest więcej. Mieszkaniec krajów wysoko rozwiniętych, no powiedzmy Amerykanin szczególnie. Dobrze, a kto to jest? Zarabia 20 razy więcej niż wszyscy inni, konsumuje dużą część zasobów innych, zużywa 5 razy więcej energii i tak dalej, oddaje środowisku 5 razy więcej szkodliwych substancji. Kto to jest? To jest przeciętny Polak. To jest dokładne moje wyliczenie już teraz, ale dla przeciętnego Polaka. Każdy Polak tak się zachowuje. To są ci inni. No ci inni to jest mniej więcej 80% mieszkańców naszego globu. My w stosunku do tej większości tak się zachowujemy. To są twarde liczby, z którymi trudno polemizować. Czy to były dobre czasy? Chciałem teraz jeszcze zwrócić Państwa uwagę na priorytety, jakie mamy we współczesnym świecie. To jest szokujące. Ja nie wiem, jak to zmienić, ale to jest prawda, z którą trzeba się zmierzyć. Problem może nie środowiskowy, ekologiczny, ale ważny, społeczny. Podstawowa edukacja dla wszystkich dzieci. Wiemy, brakuje na to środków. Żeby każde dziecko tą podstawową edukację miało, to trzeba by znaleźć 6 miliardów dolarów, których nie mamy. No i wiele osób nie chodzi do szkół albo tą edukację ma niepełną. Nie mamy tych pieniędzy. Tymczasem wydatki na kosmetyki w Stanach Zjednoczonych to jest 8 miliardów dolarów. W jednym kraju 8 miliardów na perfumy. Tym razem problem już taki społeczno-ekologiczny. Woda i odpowiednie warunki sanitarne dla wszystkich potrzebujących. 9 miliardów dolarów. Wiemy, ludzie, brakuje wody, brakuje odpowiednich warunków sanitarnych, umierają, choroby i tak dalej. Nie mamy tych środków. Wydatki na lody w Europie 11 miliardów dolarów. Wydajemy my, Europejczycy, na lody. Zapewnienie odpowiednich warunków dla matek i noworodków 12 miliardów dolarów w skali globu, żeby pomóc tym osobom. Nie mamy tych środków. Wydatki na perfumy w Europie i Stanach to jest właśnie dokładnie te 12 miliardów dolarów, które by były tutaj potrzebne. Zapewnienie opieki medycznej i pożywienia dla wszystkich potrzebujących 13 miliardów dolarów. Nie ma ich. Wydatki na jedzenie dla zwierząt domowych w Europie, Stanach 17 miliardów dolarów. No i wiemy, tu chodzi o te jedzenie takie właśnie opakowane, przetworzone i tak dalej. Taki mamy świat, takie mamy priorytety. W takich czasach żyjemy. Czy to były dobre czasy? Czy świat dostrzega koniec starego i początek nowego? Dostrzega, że coś tu jest nie tak, że tak nie możemy się zachowywać, taką drogą nie możemy podążać, nie może tak wyglądać gospodarka, nie może tak wyglądać nasze życie, które doprowadza do takiego stanu naszą planetę. Zainfekowaną, chorą. Chciałem przywołać tutaj kilka książek, które się ukazały w ostatnich kilku latach. Niektóre przetłumaczone na język polski, można do nich sięgnąć i kupić też u nas, które pokazują koniec starego, początek nowego i mówią, co dalej, i mówią, co nas czeka. Pierwsza z nich to Ziemia, przeczytam tłumaczenie tytułu na język polski, urządzanie się na nowo mało przyjaznej planecie. Autorem Bill McKibben, pracownik naukowy Post Carbon Institute, autor wielu książek. Mówi on tak, uniwersalny wzorzec rozwoju gospodarczego stosowany przez ostatnie 200 lat stracił rację bytu. Ludzkość zapewni sobie przyszłość, jeżeli zrezygnuje z niepohamowanego rozwoju gospodarczego na rzecz rozsądnego wykorzystywania bogactw naturalnych. Mamy w sposób nierozumny, nierozsądny, grabieżczy, a postępujemy z bogactwami naturalnymi, w tym z drzewami, z roślinami. Kolejna książka, Exit, dobrobyt bez wzrostu. Autor Miguel Meinhardt, niemiecki ekonomista, analityk społeczny. Mówi tak, podobne rzeczy. Wzrost gospodarczy był możliwy wyłącznie za sprawą gigantycznego zużycia zasobów naturalnych. Jeżeli dla kogoś dzisiaj źródłem zadowolenia jest powiększanie materialnego bogactwa, to powinien się jak najszybciej zastanowić, co robić, by nie stać się z tego powodu nieszczęśliwym. Szczęśliwi będą ci, którzy źródło szczęścia znajdą w innych rzeczach, niematerialnych. Jeżeli ktoś marzy o samochodzie, super, willi, basenie, będzie cierpiał, będzie głęboko nieszczęśliwy. Kolejna książka, już tutaj wspomniana, Harolda Welzera, niemieckiego psychologa i pisarza,
wojny klimatyczne, za co będziemy zabijać się w XXI wieku. Mówi tak, wyprawa kapitalizmu na podbój globu dobiega swego naturalnego, by tak rzecz, kresu. Kapitalizm zwyciężył, w skali tym razem globalnej, a to znaczy wchłonął już wszystko, co było do wchłonięcia, a czego wchłanianie było jego sposobem życia, jedyną dostępną mu formą istnienia. Przedmowę do tej książki napisał nasz wybitny naukowiec, socjolog, profesor Zygmunt Bauman i przywołuje on w tym przedmowie sytuację, która wydarzyła się na wyspie wielkanocnej Rapa Nui. Powędrowali ku zagładzie o własnych siłach, prowadzeni własną przemyślnością. O własnych siłach, prowadzeni własną przemyślnością, my, ludzie nowocześni, wędrujemy wypróbowaną przez nich drogą. Wiemy, co się stało, wiemy, czym to się skończyło i dokładnie robimy to samo, co robią oni, tylko tym razem w skali całej naszej planety. Jeszcze jedna książka, Koniec świata, jaki znaliśmy. Autorzy wspomniany Harald Welzer i Claude Legevier, niemiecki socjolog, mówią tak, trwałe rozwiązanie problemu, które stworzył świat, jaki znaliśmy, wymaga ni mniej, ni więcej tylko kulturowej rewolucji. Jej sednem winno być pożegnanie się z wiarą w zbawienną rolę wzrostu gospodarczego. Chciałem, dodając troszeczkę optymizmu, ta kulturowa rewolucja już jest powoli widziana, nawet w naszym kraju. Ona jeszcze, no może tutaj kiepsko, ludzi, którzy dostrzegają ten problem, którzy próbują zatrzymać to, co robimy, to podążanie ku zagładzie. Myślę, że szczególnie jest to widoczne i takim w tej chwili wzorcem dla nas może być to, co się w Niemczech dzieje, bo tam społeczeństwo niemieckie rzeczywiście stało się bardzo aktywne. 2/3 mieszkańców jest członkami różnych stowarzyszeń, inicjatyw. Oni próbują zmienić bieg rzeczy. U nas tak na marginesie 6% mieszkańców jest zaangażowanych, robi coś dla społeczeństwa, dla przyrody, dla społeczeństwa, dla różnych rzeczy. W Niemczech 2/3. Ten tytuł tej książki jest wzięty z tytułu znanej pewno Państwu doskonale piosenki zespołu REM. It's the end of the world as I know it and I feel fine. Zwróćcie uwagę na ten koniec i ja czuję się dobrze. Koniec świata, jaki znaliśmy, ja czuję się dobrze. Do tego wątku, że ja czuję się dobrze, za chwilę jeszcze pozwolę sobie powrócić. Jeszcze jedna książka mówiąca o tych problemach naszego polskiego autora, fizyka, gościł również na naszym wydziale w Katowicach, miał też wykłady, Marcin Popkiewicz, książka Świat na rozdrożu, jedno zdanie z tej książki. Sposób, w jaki żyjemy i wartości, jakie wyznajemy, zmieni się bowiem w najbliższych latach nie do poznania. A czy na lepsze, czy na gorsze, zdecydują o tym decyzje, które podejmiemy lub nie podejmiemy w najbliższych latach. Teraz decyduje się, co będzie dalej. Od naszych codziennych decyzji zależy, jaka ta nasza przyszłość będzie. Co dalej z naszą cywilizacją? Świat wymyślił koncepcję rozwoju zrównoważonego. O tym wszyscy wiemy, my też mamy tutaj kursy, przedmioty na naszych studiach poświęcone rozwojowi zrównoważonemu. To jest pomysł, który narodził się, powiedzmy, 92 rok, konferencja Rio de Janeiro, Światowy Szczyt Ziemi. Wymyśliliśmy, że musimy wdrażać tą koncepcję. Idea tej koncepcji zawiera się w tym zdaniu, że rozwój zrównoważony to taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez pozbawienia możliwości przyszłych pokoleń do zaspokajania ich potrzeb. Mamy tak żyć, aby zostawić tę planetę przyszłym pokoleniom w nie gorszej kondycji, żeby oni mogli zabezpieczać podstawowe potrzeby. Rozwój zrównoważony to jest swego rodzaju kompromis pomiędzy interesem społeczeństwa, gospodarki i środowiska. Kompromis. Te wszystkie trzy elementy składowe naszego życia powinny być brane pod uwagę i taką samą wagę mieć. Gdzieś tam pośrodku jest rozwój zrównoważony. No minęło już troszeczkę lat od wprowadzenia tej koncepcji. W naszej konstytucji to jest również zapisane od dawna. Czy nam się udało wprowadzić rozwój zrównoważony? Żeby to ocenić, spójrzmy na wskaźnik zrównoważonego rozwoju. To jest wskaźnik zaproponowany przez autorów. Pokazuje on poziom zrównoważenia danego państwa, przedstawia dystans dzielący od osiągnięcia zrównoważenia w zakresie każdego z 22 czynników. Te czynniki są podzielone na 5 grup, jak Państwo widzicie.
nie będę w szczegóły wchodził. Zobaczmy, czy nam się udało wprowadzić zrównoważenie po 15 plus 8, 23 lata. Mamy tutaj ten wskaźnik dla naszego globu. Zobaczcie Państwo, w jakim jesteśmy punkcie. W zakresie żadnego z czynników, tych 22, nie doszliśmy do poziomu zrównoważenia. A niektóre to są bardzo daleko od tej linii stanowiącą granicę zrównoważenia. To jest ten sam wskaźnik dla Polski. To lepiej wygląda, bo niektóre z tych czynników jesteśmy zrównoważeni, chociażby bioróżnorodność, czy żywność, czy woda, czy... Ale z niektóre z czynników no bardzo daleko. Gazy cieplarniane prawie w samym środku, jak tam widać. Jak to wygląda globalnie? Ten wskaźnik od 1 do 10, on kształtuje się na poziomie 4,7. Nie jesteśmy nawet w połowie drogi do zrównoważenia. Jeżeli chodzi o nasz dobrobyt, human well-being, 6,2. Jeżeli chodzi o kondycję, dobrostan środowiska, 4,5. Jeżeli o ekonomię, 3,8. Tak to w tej chwili wygląda. Najwyższy wskaźnik ma Szwajcaria, potem Szwecja, Austria. Widzimy tutaj listę pełną krajów. Polska jest na 25. miejscu, także może nie tak źle. Tak, ale co dalej? Co dalej? Chciałem zwrócić uwagę na inną jeszcze koncepcję, która się dzisiaj realizuje, która została jakby przegłosowana w ONZ-cie, która jest realizowana w krajach europejskich. Unia Europejska również zaakceptowała tą koncepcję i działania w kierunku tak zwanej trzeciej rewolucji przemysłowej trwają. Autorem tego spojrzenia, tej koncepcji jest Jeremy Rifkin, autor amerykański ekonomista, politolog, książka, jak widzicie Państwo, przetłumaczona na język polski. Mówi tak, no kiedyś dokonaliśmy pierwszej rewolucji przemysłowej, to był wiek XIX, cechowała się ona techniką druku masowego i gospodarką napędzaną węglem i parem. I te czynniki sprawiły, że nasza cywilizacja się rozwinęła dynamicznie. Potem przyszedł wiek XX, druga rewolucja przemysłowa. Istotą tej rewolucji były no, takie osiągnięcia jak telefon, radio, telewizor, silnik spalinowy. A teraz zaczynamy budować, kształtować tak zwaną trzecią rewolucję przemysłową, która cechuje się komunikacją cyfrową i odnawialne źródła energii. Komunikacja cyfrowa, to nam się doskonale udało, to świetnie funkcjonuje, wszyscy się w tym dobrze czujemy i to się doskonale rozwinęło. Natomiast to, co szwankuje w świecie, zdaniem Rifkina, to jest odnawialne źródła energii, rozproszone źródła energii. Na marginesie mogę powiedzieć, że na naszej uczelni i wydziale też się dużo w tym duchu dzieje, bo otwieramy we wrześniu pierwsze w kraju tak zwane studia prosumenckie, podyplomowe, których celem jest wprowadzenie, realizowanie rozproszonej energetyki odnawialnej. Czego potrzebujemy, aby powstrzymać niszczenie życia na naszej planecie, aby przetrwać? Co musimy zrobić, żeby było lepiej? Ja tutaj, Państwo pozwolą, włączę światło, bo zaraz będzie ono potrzebne. Spróbujmy znaleźć odpowiedź na to pytanie, czego potrzebujemy, aby powstrzymać niszczenie planety. Chciałem w tym celu przeprowadzić pewien eksperyment naukowy. Ten eksperyment naukowy został opisany w 1968 roku w Science. Nie będę na razie zdradzał tytułu, ale przeprowadźmy go. Zapraszam do tego eksperymentu 3 osoby. Tutaj bym prosił, mam tutaj rekwizyty do tego eksperymentu. To są orzechy, zaraz o nich powiem, ale zapraszam Państwa 3 osoby, najlepiej z naszych młodszych uczestników, które podejdą i ja zaraz wyjaśnię reguły. Zapraszam. No, szybciutko. Nie trzeba się niczego bać, to naprawdę niczym nie grozi. Nie trzeba mieć jakiejś wiedzy biologicznej czy innej. Idzie dwóch kolegów, może jakaś koleżanka. Trzech panów, tak. Dobrze. Wyjaśniam, na czym eksperyment polega. Te orzechy symbolizują zasoby środowiska,
które się wyczerpują, o których dużo dzisiaj tutaj mówiły. Zasoby środowiska to mogą być drzewa, które produkują tlen, rośliny uprawne, które dostarczają pokarm, to mogą być dżownice, które spłukniają glebę, to mogą być moje roztocze, którymi się zajmuję, które są stymulatorami aktywności reducentów. Zasoby środowiska to dzięki czemu żyjemy i co potrzebujemy, żeby żyć. Zasoby środowiska, wszelkie, wszystko, co mamy, z czego korzystamy, pochodzi z przyrody, z tych zasobów środowiska. To jest symbol, ten orzech, tak? Dobrze, ja kładę do tej szalki 9 orzechów, które symbolizują nasze zasoby. Tego nie ma na razie. Teraz tak, na moją komendę, kiedy ja powiem raz, dwa, trzy, panowie, możecie skorzystać z zasobów środowiska, które potrzebujecie, żeby żyć. Każdy z nas potrzebuje. Ile tych zasobów możecie wziąć? No tyle, ile pragniecie. To jest wasza decyzja. To tylko od was zależy, ile sobie tych orzechów weźmiecie. Dobrze, ja tylko jedną rzecz powiem, że jeżeli jakieś zasoby zostaną, to ja dołożę tą samą ilość zasobów, symulując tym sposobem odtwarzanie zasobów przez środowisko, bo zasoby się odtwarzają, prawda? Las odrasta. Przyroda się cały czas odnawia, oczyszcza, ma takie możliwości. Ja będę symulował, jeżeli coś zostanie, będę dokładał tą samą ilość orzechów. No dobrze. Co? Nie, nic, już sobie tylko obliczyliśmy. No dobrze, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to bardzo różnie wygląda. Ja kiedyś robiłem ten eksperyment z udziałem byłego ministra rolnictwa, no potem mogę powiedzieć, czym się skończyło. Także mam doświadczenie, jak to wygląda. Podejdźcie panowie bliżej, żebyście mieli ten sam dystans, żeby nie było wszystko sprawiedliwie. Uwaga, raz, dwa, trzy. Koledzy wzięli tam po jeden, dwa. Ja dokładam, jestem zmuszony dołożyć 4 orzechy. Czas upłynął, czas szybko płynie, te zasoby im się zużywają i zużyją za moment. Będą musieli znowu sięgnąć po kolejną porcję zasobów. Umówmy się, że czas już upłynął i znowu sięgacie po zasoby. Raz, dwa i trzy. Wzięli po znowu tam, widzę, po jednym, dwa. Dokładam, są 4. Czas upłynął, znowu nadchodzi ten moment, ale jeszcze spokojnie, ja muszę powiedzieć, kiedy. Tu kolega się wyrwał. Czekać na sygnał. Raz, dwa, trzy. No sytuacja się powtarza. Mamy znowu 4, ja znowu 4 dokładam. Mamy status quo. No cóż, myślę, że chyba taka sytuacja mi się pierwszy raz zdarzyła. Domyślacie się państwo, jak wygląda zwykle taka sytuacja, czym się kończy? Tak. Kiedyś, jak wspominałem, ministra rolnictwa zaprosiłem, jakiś tam jakaś pani poseł, jakaś radna była, taka konferencja była ogólnopolska i po prostu wzięli wszystko, oni również. Od razu. Bierzemy wszystko. Tak się zwykle kończy. Proszę, drugą trójkę, trzecią i sytuacja się dokładnie powtarza. Czasami trafią się tacy inteligentni jak tutaj koledzy i ja nie muszę interweniować. Ale najczęściej jest, że ja interweniuję, biorę te osoby na bok i mówię, słuchajcie, bierzcie po jednym, dwa i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale zgódźcie się, nie bierzcie więcej niż, bierzcie po jednym, dwa. Jak mówię, najczęściej muszę ingerować. Czasami, ale po jakimś czasie zdarza się, co to u nas się tutaj wydarzyło, że koledzy, ja widziałem, że oni rozmawiali, ja się bałem, co będzie, bo widziałem, że oni rozmawiają ze sobą i oni tutaj jakieś podjęli negocjacje, prawda? Powiedzcie, o czym byście rozmawiali? No, ustaliliśmy, że bierzemy po jeden lub dwa orzechy. Dzięki temu każdy wyjdzie mniej więcej porówno. I była kolejka ustalona, każdy następny bierze dwa. Aha. Czyli jak raz wziąłem ja dwa, to potem brał następny, to w ogóle następny. Sprawiedliwość była w ogóle, no, super. Nie, ona nie była potrzebna. Gratuluję, bo wykazaliście się mądrością, roztropnością, której nam brakuje. Ludzkości brakuje. My tak nie potrafimy jak myśleć między sobą i porozumiewać się, jakbyście to zaprezentowali. Także dziękuję bardzo. Ja już nie muszę kolejnych trójek prosić. Czasu troszeczkę mamy zaoszczędzonego.
Czego potrzebujemy, żeby przetrwać, żeby nie zniszczyć naszej planety i naszych zasobów? To, co koledzy pokazali, to są dwie rzeczy. Może ktoś to głośno powie. Dwie rzeczy, które... Proszę? Nie słyszę? Rozsądek, który się tutaj ujawnił w jaki sposób? Altruizm. Nie, no oni brali. No, przecież. Ten rozsądek się zobrazował tym, że oni brali tylko trochę. Czyli to było umiarkowanie, powściągliwe. Umiarkowanie. No biorę tyle, jakie są możliwości. A nie za dużo. No przecież oni mogli wziąć, mogli się rzucić i wziąć wszystko i jeden... Ktoś pierwszy byłby, wziąłby 5, 6 czy tam 7, a reszta by nic nie miała. Wykazali się umiarkowaniem. Tego, czego potrzebujemy, to umiarkowanie. No, żyjemy na planecie ograniczonych zasobach i musimy wziąć to pod uwagę i pamiętać, że są jeszcze inni ludzie i że są przyszłe pokolenia. Umiarkowanie. Ale to nie wystarczy. Druga rzecz, która jest nam potrzebna, ludzkości nam, to jest to, co oni też pokazali. Dogadanie się, czyli współpraca. Współpraca. Musimy się porozumieć i zacząć współpracować. Bo zauważcie, jak jeden z kolegów by się wyłamał, no to wziąłby resztę, wszystko i nic miał. Jeżeli jeden z nacji, jeden z narodów, jakiś rejon świata się wyłamie i nie wejdzie w porozumienia, tak jak było z Kioto, z protokołem Kioto gazów cieplarnianych, no to niewiele z tego dobrego wynika. Musimy się wszyscy porozumieć. Jeżeli nie będzie współpracy między ludźmi, jeżeli nie będzie, nie zachowamy umiarkowania, to nie przetrwamy. Zniszczymy wszystko. Ten eksperyment nazywa się tragedią wspólnego pastwiska, bo mamy jedno pastwisko, Ziemię, The Tragedy of the Commons. Autorem jest Gareth Harding, amerykański ekolog, doktor mikrobiologii z Uniwersytetu Stanforda, który to opisał. On to opisał na przykładzie pastwiska i krów. Myśmy to tutaj zobrazowałem to w inny sposób. Ten eksperyment właśnie pokazuje wartość współpracy przy korzystaniu z dóbr publicznych, wspólnych, ograniczonej pojemności. Jest to trudne, jest to wyzwanie. Oby to nie była tragedia, oby się to tragedią nie skończyło, ale świadomość tego musimy mieć i pamiętać o tym. I działać w tym kierunku. W kierunku tego, żebyśmy w sposób umiarkowany korzystali, rozsądny, umiarkowany z zasobów i żebyśmy umieli współpracować, się porozumieć. Czy uda nam się zmiana systemu? Czy uda nam się ten świat zmienić? Korzystam z cytatu z książki Paula Gildinga, który mówi tak, albo pozwolimy, żeby załamanie starego systemu nas sparaliżowało, albo stworzymy nowy, zrównoważony model ekonomiczny. Być może nie jesteśmy zbyt bystrzy, ale nie jesteśmy aż tak głupi. Cała nadzieja, że aż tak głupi, żeby zniszczyć i zaprzepaścić wszystko, nie jesteśmy. W tym nasza nadzieja. Kończąc, chciałem powiedzieć, że ja czuję się dobrze. Koniec świata, w jakim żyjemy i ja czuję się dobrze. Tytuł piosenki z zespołu REM, wracam do niego. Czuję się dobrze, bo czeka nas świetlana przyszłość. Dlaczego? No bo teraz wreszcie segregowanie śmieci staje się powszechnym, normalnym zachowaniem. No to są normalne czasy, to są piękne czasy. Teraz w mieście podstawowym środkiem lokomocji staje się rower. U nas w Katowicach no, to jeszcze trochę potrwa, ale działania w tym kierunku są prowadzone, a wiemy, jak to w innych regionach, w innych krajach, innych miastach wygląda, gdzie rower jest po prostu w mieście normalny. Normalne czasy i fajne czasy. Takich czasów oczekuję. Miasta stają się oazami zieleni, a wycinanie w nich drzew jest rzadkością. My tutaj też na wydziale dużo walczymy z tą wycinką drzew i nas to strasznie boli, co się dzieje, ale coraz więcej ludzi przeciwko temu protestuje, bo zdaje sobie sprawę, że drzewo, zieleń jest skarbem, nieocenionym skarbem, który potrzebujemy. No i to będą dobre czasy, normalne czasy, fajna przyszłość, której ja oczekuję. Podstawowym miernikiem wzrostu gospodarczego i rozwoju danego kraju staje się ślad ekologiczny. Nie PKB, tylko ślad ekologiczny, który mierzy wpływ nasz na środowisko. Dobrobyt przestajemy mierzyć w kategoriach materialnych. Nie patrzymy się, kto ma jaki samochód i jak się ubiera, tylko patrzymy na inne jego walory duchowe.
Nauka języków obcych, umiejętność gry na fortepianie, rozumienie sztuki, słuchanie śpiewów ptaków stają się głównymi pożądanymi formami dobrobytu. No, ja na takie czasy czekam i dla mnie to jest wspaniała przyszłość. I cieszę się, że żyję w czasach, kiedy to się zaczyna dziać. Taką przyszłość zaczynamy kreować. Znikają supermarkety, bo ludzie kupują tylko wtedy, kiedy coś jest naprawdę potrzebne. Czekam na ten moment, kiedy te markety zaczną padać i znikać. Troszczymy się o przyrodę w naszym kraju, wspieramy działania w innych regionach chroniące przyrodę. Troszczenie się o przyrodę staje się dla większości ludzi tak samo ważne, jak troszczenie się o siebie. Szanowni Państwo, jeszcze raz wykorzystując, no nie moje zdanie, ale profesora Baumana, czas najwyższy przebudzić się ze zbiorowej śpiączki. Myślę, że my tu zgromadzeni chyba nie śpimy, jesteśmy przebudzeni, no ale świat, wielu z nas, wielu z ludzi śpi. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę miłych wrażeń na cały nadchodzący dzień.